A pan może rzucić gumę tutaj bez porządku? Słucham? Rzucę pan tak gumę. Uważa pan, że to jest w porządku, to jest grzeczne? Myślę, że ja bym się pan wypowiadał, że pozwala robić gumą do rzucia na przykład. Ja bym się pan wypowiadał z tą gumę. Nie przeszkadzało to panu w ogóle. Mi to przeszkadza, proszę nie rzucić pan. Ale to są kwestie moje zdrowotne, więc muszę rzucić gumę. A na co pan jest chory? Nie mogę panu powiedzieć, bo to nie jest pana sprawa. W takim razie opuści pan sadę rozpraw, jeżeli pan nie będzie na naszą gumę. Rozumie pan to? To znaczy, rozumiem, co pan mówi, okej. Okay. Poporządkujecie temu dziwnemu poleceniu, tylko zależy mi na tym, żeby... No, może był. Albo pan rzuje gumę na korytarzu, albo tutaj bez gumy. Rozumiem. Czyli z polskim prawie zakazano rzucie gumy na sadę. I już tłumaczymy ten przepis 49 USP. Naruszenie powagi i czynności sądu do 3000 grzyny lub 14 dni aresztu. Przez rzucie gumy, tak? Ja tak uważam. Jeżeli ja bym rzucił gumę, uważam, że to powinien grzeczne wobec pana. Ja tak uważam. Rozumiem. Nie ma problemu, więc dostosuje się, ponieważ ma pan przewagę po prostu. Wyrzucę gumę i wrócę, tak? Decyzja stanu jest następująca. Sąd Rejonowy w Pszczynie, w drugim wydaniu prawie, w sprawie tego okresu, po prostu z nami dzisiaj. Sprawy bardzo na razie niedomina, a w sprawie Pszczyńskiego, tak jak wspomnienia, Andrzeja Szczymury, odmówione to wydarzenie z artykułu 116 paragraf 1 zakazu jest odproszeń, na podstawie artykułu 62 paragraf 2, 5 paragraf 1 punkt 2, o 118 kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia i artykułu 119 paragraf 2 punkt 1 kodeksu postanawia, po pierwsze, umorzyć postępowanie przeciwko Waldemarowi Śniegoniowi, o czynnych polegających na tym, że 20 lutego tego roku o 20.15 przyjmie przez bankowej bazy na miejscu, który wrócił do restauracji Tatrza, na uszoku na zarejestrowanie usunącym przy pomocy dziewczyn i części maksymalnej. Co jest zarządzanie po 116 paragraf 1 na 5 punktów, w postawie postępowania o tym wszystkich państwa.